Szanowna Pani Marszałek, Panie Premierze, Panie Ministrze, Panie, Panowie. No, w demokratycznych państwach, parlamentach debata polityczna, walka polityczna jest rzeczą naturalną. Ale na ogół są dziedziny, które są wyłączone spod walki politycznej. Taką dziedziną jest polityka zagraniczna państwa. To jest coś szczególnego, gdzie debaty takiej walki politycznej się nie prowadzi. Tu mamy inny przykład i teraz jestem w dosyć dużym kłopocie, ponieważ no, pan minister Waszczykowski przedstawił w imieniu wnioskodawców dzisiaj pewne swoje przemyślenia, które są inne z wnioskiem zawartym w druku sejmowym. Ja w tych pana wyjaśnieniach, panie ministrze, odbierałem jakieś takie osobiste urazy, pewnie z pracy w resorcie i do tego nie chciałem wracać. Odniosę się do spraw, które są zawarte w druku sejmowym. I pierwsza taka moja konstatacja w imieniu mojego klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Macie państwo pretensje do ministra, ale nie możecie sprecyzować, w czym minister zawinił. To jest, no jak tak się przeczytacie to wszystko, to z tego nie wynika, w czym minister zawinił. No pierwsza sprawa, zarzut, że nie było w exposé pana premiera informacji o polityce zagranicznej. No, byłem, przepraszam za takie osobiste refleksje, w czterech rządach ministrem. Do każdego premiera składałem jakąś informację do jego exposé. Jeden więcej przyjął z tej informacji, drugi mniej. To jeżeli państwo macie urazy, że nie było informacji, to było złożyć wniosek, z, przepraszam, z całym szacunkiem, panie premierze, odwołanie premiera. Nie bardzo wiem, dlaczego minister ma za to odpowiadać. To pomyliło się państwu coś, czego nie mogę zrozumieć. Druga sprawa dotycząca wystąpienia pana ministra w Niemczech. No, jak się tak literalnie wczytać, co pan minister mówił, to pan apelował do Niemiec, żeby rzucili więcej grosza czy więcej euro do wspólnego kotła, żeby ratować Unię Europejską. I apelował, żeby struktury Unii Europejskiej były mocniejsze. I teraz odwoływać polskiego ministra za to, że apeluje, żeby Niemcy zapłacili, no ja rozumiem państwa miłość do Niemiec, ale naprawdę przesadzacie w tym. No, nie bardzo widzę powód. Jeżeli z kolei no, pan minister wnioskuje o silniejsze struktury europejskie, no to tak abstrakcyjnie załóżmy, że no, rozsypuje się Unia Europejska, są silne Niemcy, jest Polska. No to dzisiaj, jak będą silne struktury europejskie, to mamy się chociaż do kogo poskarżyć, jeżeli te struktury będą. Do kogo się poskarżycie, jeżeli to wszystko... No dlaczego mamy ministra za to odwoływać? No nie da się w dzisiejszych czasach Niemcom wysłać zamiast czerwonych gitar, czerwonych baretów, bo już ni gitary nie te, i barety nie te. No tuście państwo coś pomylili. Nie widzę powodu, dlaczego w tym stanie rzeczy należałoby odwołać ministra. Jest jeszcze sprawa, no te federalistyczne zapędy rzekomo pana ministra, no pod pojęciem tym można rozumieć różne pojęcia, ale ja znam polityka, który proponował wprowadzenie w Polsce kary śmierci, czy może inaczej, ochronę życia od poczęcia do szubienicy. No. Za same pomysły nikt nikogo nie każe. Na miły Bóg, nikt nikogo nie każe. Nawet jeżeli pan minister pod pojęciem tej federalizacji miał co innego na myśli, to za sam pomysł się nikogo nie każe. Jeżeli chodzi o pozycję Polski na arenie międzynarodowej, że osłabił, no na miły Bóg, proszę państwa, w domu Wisielca nie mówi się o sznurku. Wszyscy pamiętamy, jak było za waszych rządów. No, no dajcie sobie z tym spokój. Ja chciałbym, no klub oczywiście po tym, co powiedziałem, nie może poprzeć tego wniosku, natomiast do pana ministra miałbym taką prośbę na przyszłość, żebyśmy sobie tu zbędnie nie tracili czasu. Jeżeli pan będzie następny raz chciał zabrać głos, to będzie bardzo trudne, ale proszę tak sformułować twoje myśli, żeby nawet Prawo i Sprawiedliwość pana zrozumiało.